Dwa tygodnie temu w niedzielne popołudnie w Siedleckim Zalewie nad Muchawką utopił się 56-letni mężczyzna. W czwartek, 7 sierpnia, tragedia się powtórzyła. Woda pochłonęła tym razem 45-letniego Siedlczanina. Dlaczego doszło do kolejnej tragedii? Jakie były przyczyny? O tym można przeczytać w artykule Popłynął po śmierć, wzbogaconym fotoreportażem z akcji ratunkowej. Jakby mało było kłopotów, na Siedlczan spadła plaga wścieklizny. Spadła to słowo jak najbardziej adekwatne do sytuacji, ponieważ pierwszymi osobnikami, u których lekarze weterynarii zdiagnozowali tę chorobę, były nietoperze. Chorego nietoperza znaleziono na rogu ulicy 3 Maja i Kilińskiego, a więc w centrum miasta. Znany siedlecki weterynarz Krzysztof Majchrzak twierdzi, że odkąd prowadzi praktykę lekarską, nie pamięta podobnego przypadku w mieście. Izabela Floryszczyk, powiatowy lekarz weterynarii, doradza, by nie panikować, ale też nie lekceważyć problemu. Co w takim razie mają robić mieszkańcy Siedlec? Jak się zachowywać? Jak dbać o swe psy i inne domowe zwierzęta? Odpowiedzi na te i jeszcze inne pytania znajdziemy w artykule Nietoperz i wścieklizna. Champion Lobo Ligol i Daret Cortland stały się naszym orężem w walce z Putinem i elementem gry politycznej. W odwecie za głos Polski w sprawie Ukrainy Rosja wprowadziła embargo na polskie warzywa i owoce. Oficjalnym powodem było to, że nie spełniają rosyjskich norm sanitarnych. Odpowiedzią na ruch Rosji ma być zapoczątkowana przez puls biznesu akcja Jedz jabłka na złość Putinowi. Tylko czy jesteśmy w stanie tyle zjeść? Do tej pory każdy Polak zjadał rocznie 14-15 kg jabłek. Żeby rozzłościć prezydenta Rosji, trzeba zjeść dodatkowe 5 kg. Reporterka tygodnika Siedleckiego, autorka artykułu Ile polskich jabłek damy radę zjeść, przeprowadziła jabłkowy przegląd, rozmawiając z sadownikami, politykami, przedsiębiorcami, zaglądając na basen, do szpitala, do restauracji, a nawet do galerii artysty malarza. Co z tego spaceru tropem jabłek wyszło? W najbliższy piątek obchodzimy święto Wojska Polskiego. Na granicy Kosowa i Serbii służbę pełnią żołnierze z oddziału specjalnego żandarmerii wojskowej z Mińska Mazowieckiego. Nasza reporterka pojechała do ich bazy Gate 1 na miejscu, czyli w górach Zalewskich. W okolicy kosowskiej Mitrowicy stacjonuje 140 żołnierzy, w tym 30 z Mińska, którymi dowodzi podporucznik Arkadiusz Zagraniczny. Służbę na zagranicznej misji pełnią przez pół roku. Nie mają lekarza ani księdza, radzą sobie sami. Jak wynika z reportażu zatytułowanego Weekendowi Ojcowie, misyjni mężowie radzą sobie całkiem dobrze. Jedyne co im doskwiera to małe porcje żywnościowe i kłopoty z łącznością z rodzinami w kraju. Bo do temperatury sięgającej tam ponad 50 stopni Celsjusza zdążyli się przyzwyczaić. Czy są bezpieczni? Ile zarabiają, pełniąc służbę w Kosowie i dlaczego wyjeżdżają służyć poza granicami Polski? Odpowiedzi na pytania znajdziemy w artykule. Zapraszamy do lektury.